Okej, Bitcoin przybija 67 tysięcy, Ethereum przybija 3,5 tysiąca dolarów i co dalej? Co po takim silnym wzroście? Czy czeka nas jakieś odreagowanie? Czy będziemy już tak do końca lipca sobie zgrabnie rosnąć? A może cały sierpień, a może sierpień drugi miesiąc wakacji będzie spadkowy? Na te zagadnienia sobie dzisiaj odpowiemy, także zapraszam do oglądania tego odcinka. Witam serdecznie raz jeszcze i teraz tak. Będzie analiza Bitcoina i Ethereum. Za chwilę przejdziemy na TradingView, gdzie będę na żywo rysował dla Ciebie analizę. Oczywiście zaznaczę, że wszystko, co usłyszysz na tym spotkaniu, tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem, nie jest to porada inwestycyjna. No i co, zobaczymy, co właśnie się dzieje na Bitcoinie i na Ethereum. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, gdzieś tutaj ten guzik będzie. Może go znaleźć, zasubskrybować, bo dużo będziemy analizować. Fajne czasy idą na krypto i będziemy dużo gadać. Tym bardziej, że w czwartki jest analiza altów, altcoinów na żywo, też o 19:00 będziesz miał odcinek. A we wtorki, czyli jutro, jest filmik z ciekawostek, z ciekawych rzeczy po prostu na temat rynku, na temat tradingu i tak dalej. Dobra, więc mamy tak, TradingView. Ostatnia analiza, byliśmy tutaj w zielonym polu. Informowałem Was o tym, że tutaj gdzieś warto zebrać trochę zleceń. No i że tutaj gdzieś może być jakiś ruch akumulacyjny na tym przełomie, i że na nim pójdziemy wyżej. No i tak, mamy TP1, TP2, TP3, TP4 niestety nie na tę chwilę, więc analiza zrealizowana na 3 take profity. No i można powiedzieć, że tutaj też bardzo fajnie się to ułożyło, no bo czasowo ułożyło się idealnie, tak? No bo w tym momencie myśmy iść do góry i tu szliśmy, no trochę tutaj wyżej sobie ten rynek pochodził, ale generalnie ta strefa miała być strefą akumulacyjną. Wyszliśmy z niej górą na chwilę, ale praktycznie, że idealnie do niej wróciliśmy, skąd mieliśmy odbijać, więc zrealizowało się. No dobra, ale co dalej w takim razie? To tak, ten ślaczek sobie zabierzemy. Popatrzmy, czy mamy jakąś, to jest H4, czy mamy jakąś fajną strefę wolumenową. Tu mieliśmy nową i tu mamy, czyli tak. To myślę, że spokojnie mogę sobie zabrać te dwie świece jako strefa wolumenowa, dlatego że one są dosyć, można powiedzieć, podobnej wielkości. Mało tego, akurat mi pasuje, bo 64 to jest jedne z naszych wsparć. Link do darmowej grupy macie pod nagraniem, więc możecie dołączyć, tam robię analizy i mówię, dlaczego akurat takie wsparcie, dlaczego taki poziom, a nie inny. Zobaczmy, czy to ze szczytu byśmy coś pociągnęli. Jeżeli chodzi o coś, tam tutaj się pociągnęło. Myślę, że tą linię trendu możemy sobie darować, bo ona już jest niepotrzebna. Tutaj będzie ona bardzo taka, no, płytka, że tak to ujmę, ale z racji tego, że to jest od ATH, od szczytu, to ona może nam faktycznie tutaj trochę zatrzymać ten ruch. Spróbuję w ten sposób ją poprowadzić po tym pnocie. Więc dobra, mamy to, strefę wolumenową. Mamy wyjście górą, czyli powiedzmy cała strefa wolumenowa to jest strefa na potencjalne zakupy. Dajmy sobie może tutaj jeszcze linię trendu od dołu. Okej, okay, o. W ten sposób. I co? Mamy to, tak? Więc tu mamy jakiś clean, który nam się tworzy, więc tutaj możemy jakiegoś ruchu bocznego dostać chwilę i powinniśmy iść dalej. Więc generalnie patrzymy jeszcze sobie tak, czy tutaj mamy jakiś opór. No mamy. Myślę, że nie bez powodu tutaj ten Bitcoin też nam zareagował, więc tutaj na razie go stawiam jakby zgodnie z tym szczytem i teraz patrzę, czy go trochę dostosuję, czy nie. No myślę, że on właśnie w takiej strukturze może zostać. Więc mamy jakiś opór, no i później wiadomo, no tutaj gdzieś okolice 70,5, 71, tutaj też mamy dosyć sporo oporów, więc będziemy obniżać delikatnie ten tepek. Ten tepek nam tutaj zostanie, dajemy oczywiście wyżej tutaj, no i kolejne tu już się pokusimy o ATH, bo ten ruch po prostu może być bardzo silny.
jeżeli już zaczniemy jakby mieć kontynuację tego wzrostu po przebiciu tej linii trendu. No i dobra, mamy strefę wolną, mieliśmy wyjście górą, czyli mamy powrót, więc wydaje mi się, że dobrym miejscem na zakupy, na uśrednienie byłoby ten poziom. I tutaj zrobię małą dokładkę. Zrobię trochę, obniżę to i zrobię sobie dokładkę, o, tutaj, na dół strefy wolumenowej. Dodatkowo, jakby chcieli tu jakiś imbalans zamknąć czy coś, to też mogą zejść. Nie wydaje mi się, żeby była potrzeba, ale mimo wszystko zostawiam. Więc jakby w tym obszarze generalnie może ona dotąd spaść cena, może dotąd spaść. Możecie sobie tak naprawdę od, powiedzmy, tych 67 do 64 skupować. Rzeczywiście dla tych, którzy tradują i kochają dźwignię, to sobie myślę, no dobra, co to za analiza. Tu cały boks duży, no wiadomo, to jest analiza, zobaczcie, bardzo długoterminowa, bo ona jest na 77 tysięcy. Ale tutaj zobaczcie, nasz poziom 66666 bardzo fajnie trzyma. Dopóki jesteśmy powyżej tego poziomu, to myślę, że jesteśmy byczo. Więc tak naprawdę możecie w zakresie tego boksa grać, albo nawet tutaj do tych 666 i próbować stąd longować. Nie ma cena potrzeby aż tak nisko zejścia prawdopodobnie. Natomiast no jeżeli już stop lossy, no to możecie grać agresywnie, jakoś to jest ze stopem pod 66 na pewno, albo tutaj właśnie pod strefą pod 64. No, myślę, że tak by to wyglądało. Dobra, te peki mamy, strefy mamy, myślę, że wszystko jest proste i klarowne. Oczywiście cała analiza z opisem też będzie na grupie darmowej, link macie pod tym nagraniem. No i dobra, Ethereum. Ethereum też nam fajnie zagrało, bo mieliśmy tutaj zejście do zielonej strefy i mamy TP1, TP2. Analiza zrealizowana, co prawda tylko TP2, no ale lepszy ryc niż nic. Dobra, więc myślę, że możemy sobie tutaj zrobić update jakiś. Chyba tak to po prostu zrobimy. Chyba tak to po prostu zrobimy i coś nam się tutaj będzie klinować. O, w ten sposób. Dobra, mamy tu dużą strefę wolumenową, więc tutaj w tym obszarze no będzie jeszcze Ethereum pewnie nam trochę się poruszało. Tym bardziej, że jutro te ETF-y są. Ciekaw jestem. Myślę, że powinna być jakaś reakcja. Na początku pewnie wzrostowa, a później spadkowa. Wydaje mi się, że już na Ethereum powinniśmy zostać w okolicy tego dużego boksa. Sprawdźcie, czy tu jakąś strefę wolumenową mamy, ale wolumeny no, wygasły na Ethereum. Tutaj taki ruch akumulacyjny nam się zrobił. Myślę, że możemy jeszcze tak, jakieś tutaj linie trendu pociągnąć w ten sposób. No to już jesteśmy poza. No więc faktycznie możemy już pomału zakręcać i tutaj może być jakaś taka mini strefa, o, podażowa, tak? Tylko z racji tego, że jutro ten ETF, no to może być najpierw jakieś wybicie, a potem zejście. Nie mamy tutaj żadnej nowej strefy, wróciliśmy nad, wróciliśmy jeszcze nawet raz, tu na chwilę wróciliśmy i mamy kontynuację, więc strefa też nam się zrealizowała. Czy ja bym tutaj te peki coś poprawiał? To na pewno dam, tu byłby wtedy drugi, dam na górę strefy wolumenowej. Myślę, że tutaj możemy dać trzeci, czwarty i piąty. No, jeżeli ETF fajnie tutaj nam to wszystko siądzie i tak dalej, no to wydaje mi się, że jest szansa na to, że faktycznie możemy dosyć szybko zobaczyć wtedy te 4000 na Ethereum, no ale najpierw odrobinę czasu. Czy ja chcę coś tutaj jeszcze dodać aktualnie? Tu mieliśmy podejście na Ethereum, czy tutaj mam jakiś opór? Nieznacznie, no myślę, że to jest spokojnie do 3600, 3700 właśnie mamy jakiś obszar, że możemy wzrosnąć. Może jeżeli faktycznie byłby jakiś strzał taki związany z tym ETF-em, to może coś takiego by było, że podejście i to było jakieś odreagowanie. Ja tę strefę zostawiam tylko i wyłącznie wam jako taką dodatkową i damy sobie tutaj jakieś, powiedzmy, jakieś obwódkę, żeby ona trochę też inaczej wyglądała.
mimo wszystko. Bo no ogólnie zbyczo, ja nie widzę tutaj podstaw do tego, żeby te Ethereum mocno spadało, ale wydaje mi się, że może być jakaś podbitka i reakcje. Jeżeli ktoś będzie na grupie i tak dalej, będziemy rozgrywać, bo my czasami takie wydarzenia rozgrywamy na żywo, to rozegramy. Może faktycznie coś przyszorcimy, może coś takiego zagramy, więc myślę, że po prostu warto być na grupie i patrzeć. Like, komentarz i co? Jakąś subskrypcję. Na pewno będę bardzo zadowolony, uśmiechnięty i wdzięczny Ci za ten gest. I jutro zapraszam godzina 19 na no, po prostu mega ciekawy odcinek, bo te wtorkowe to są takie no, ciekawe rzeczy. Ja często mówię, że to są jakieś ciekawostki, a to są jakieś informacje, są ciekawostki typu na przykład, nie wiem, albo załóżmy inaczej. Bo to mogą być ciekawostki z tradingu i ogólnie z rynku, ale może być na przykład, nie wiem, top 5 altcoinów, które uważam, że, nie wiem, powinny jeszcze urosnąć w lipcu na przykład, tak? Czyli to są też takie mięsiste odcinki. Dziękuję za dzisiaj w takim razie. Trzymaj się i do usłyszenia. Pa.